Do tragicznego zdarzenia doszło w minioną sobotę na autostradzie A1 pod Kutnem. W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby, w tym 6-letnie dziecko. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem Peugeot mężczyzna w wieku 42 lat wjechał w tył stojącego na prawym pasie samochodu ciężarowego Renault. Samochód ten zabezpieczał pracowników, którzy wykonywali malowanie pasów na jezdni. Niestety w wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie osoby, kierujące samochodem osobowy mężczyzna oraz 6-letnie dziecko. Natomiast kierowca ciężarówki, który był obecny wówczas w samochodzie, doznał lekkich potłuczeń. Trwają czynności pod nadzorem prokuratury rejonowej wyjaśniające wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Tego samego dnia około godziny 12 doszło do kolejnego zdarzenia na autostradzie A1, tym razem na wysokości miejscowości Bociany. W wyniku powstałego na autostradzie zatoru kierujący samochodem marki Mercedes, 70-letni mężczyzna, nie stosował prędkości do warunków panujących na drodze i powstałego zatoru i uderzył w znajdującego się przed nim również samochód marki Mercedes, a ten z kolei w samochód marki Honda. Na szczęście tutaj nic nikomu się nie stało, lekkich obrażeń dostał tylko kierujący samochodem Honda.